Poznajmy się. Piotr. Sebastian. Kurczę, Jacek, jesteście poważni. Jeszcze dwie minuty temu taki był stand-up robiony tutaj. Taki fajny. Słuchajcie, skąd się wzięliście w ogóle tutaj z nami? Ja was pamiętam jeszcze z czasów, gdy spotkaliśmy się na jednej z imprez. I tak obaj mi się przewijaliście w jakiś sposób później. Pamiętasz, Piotrek, jak to było później? Znaczy, to poznaliśmy się na imprezie na Michalicach. Na Michalicach, była to pierwsza Martynka. No i tam razem z Sebą startowaliśmy w tych zawodach. Startowaliśmy, można tak powiedzieć. Dlaczego? No bo tak. Dojechaliśmy do stanowiska, położyliśmy się i startowaliśmy. Tak, położyliśmy się spać. I tak jak na luzie podeszliśmy do tej imprezy, tak dzisiaj Seba na luzie współpracuje z firmą Adercard. No. Pozostałą, ma to w genach po prostu, no. Nie? I przynajmniej wydaje się, że chyba się trochę bardziej z tą firmą związałem w jakiś tam sposób. Ale no dobra, mów, starszy jesteś, tu mów. Ale to właśnie jest takie unikalne, tak, że pozwalamy sobie na współpracę z ludźmi w taki sposób niewymuszony, tak? Czyli na tyle, ile oni chcą z nami współpracować, prawda? Chyba tak. Poszedł! Tu się pracuje! Ciężko. Ciężko. To jak Daniel, ile tego filmu chcesz zrobić? Bo powiem ci tak, jakbym ci opowiedział całą historię, jak myśmy się poznali i jak to doszło, że później wy się poznaliście. To jest bardzo długa historia. To będzie ile? 5 lat? No, lepiej. No, też wielka, długa historia, 5 lat. Ale chłop, co się działo, to się opowiada i opowiada. To będziesz opowiadał od momentu, jak tata przyszedł do mamy w nocy. Właśnie! Jeszcze nie! Jak mojego tata dziadek na mojej babci przyjechał z targu, tak? Czy tam coś takiego. No i później koniem. Wiesz. Nie, na pleca. No dobra. Nie, to jest tak. Wszyscy mówią, że przypadki łączą ludzi. I tutaj ja uważam, że to był taki przypadek. I mówi, że jest opcja, żeby pomóc zrobić imprezę. Ja mówię, Piotrek. Masz czas, masz chęci, działaj. Siedząc na dupie nic nie będzie. Nic się nie będzie działo. Poza żylakami. Możliwe. I owsikami i pewnie hemoroidami. No i tak chyba Piotr tutaj tam zaczął działać. Później mnie pomalutku też gdzieś tam wciągał. Wy się tam bardziej poznaliście. Piotrek się bardziej tam związał z tą firmą. Mnie niedawno zaproponowaliście, czy nie chciałbym na luźny sposób reklamować tego, może nie reklamować, używać tego produktu. I tak się bawimy. Piotr już może poopowiada, jak myśmy się poznali, jak jedliśmy smalec. Myślę, że to nie o to chodziło w tym poznajmy się, wiesz, tu bardziej chodziło o historię związaną z tą firmą, nie naszą prywatną. Aha, no to... Generalnie, no co, no współpraca, jak to współpraca? Myślę, że mógłbym życzyć każdemu z osobna, wszystkim razem w kupie takiej współpracy z wszystkimi firmami, z jakimi ludzie się powiązali. Myślę, że na takim etapie, jak my jesteśmy na dzień dzisiejszy, mało kto ma taką swobodę działania w tym świecie karpiowym. Tak? No tak, no bo taka jest prawda. Gdzie jesteśmy teraz? Aktualnie znajdujemy się na zbiorniku Śródlesie 2 w województwie opolskim. Trwa piąty puchar Tip Karp Namysłów. Dlatego się tak odstawiliście jak szczury na otwarcie kanału, nie? Co? Nie, no na co dzień tak chodzimy. Do kościoła. Ja jeszcze muchę do tego zakładam. No teraz... A nie wolno łowić na muchę. Bader nie robi much. Jeszcze nie robimy much. I tak to wygląda. Generalnie wypracowujemy model współpracy z firmą, żeby współpraca nie stała się męcząca dla ludzi, bo wiadomo, że nie każdemu odpowiada pewien schemat działań. Nie? Ludzie czasami się na coś godzą, bo wydaje im się, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Później okazuje się, że ktoś ma większe oczekiwania wobec nich i tak dalej. A prawda jest taka, że my tutaj wypracowaliśmy model współpracy taki, jaki odpowiada ludziom.
I właśnie tak jak wspominałeś, Sebastian, jest to współpraca luźna. Piotrek może troszeczkę głębiej wnika w struktury firmowe. I każdy ma prawo dawać siebie w taki sposób, w jaki chce, i oczekiwać za to jakiegoś progresu, możliwości swojego rozwoju, tak? Dlatego to będziemy zapewniać. Mamy bardzo daleko idące plany, żeby ludziom pomagać rozwijać swoją karpiową przygodę i karierę, także nie będziemy się jeszcze żegnać. No nie. Branie. No chyba, że będzie branie. To ciągnijcie już, bo żeby się skończyło, nie? Jak przebiegają zawody, Piotruś? Na pełnym luzie. Myślę tak. Raczej na pełnym luzie. Nie ma nie żadnej pierwszy trzy dni nie pamięta. Tak, pierwszy trzy dni nie pamięta. Ale to już ten wiek, nie? No. Skleroza. Bez obaw, nie? Wygrywasz na tą chwilę. Kto, ja? No. Nie wiem. Tajne są wyniki o tej pory. Tajne są wyniki, szkoda, że ty je spisujesz. Ale nikt więcej nie wie. Dlatego wygrywasz. Oho. Coś w tym jest. Nie no, mam... Dobrze, słuchajcie, to co łączy ludzi, to już wiemy, ale to co łączy jednostki z wędkarstwem karpiowym i z takim pewnym modelem życia, tak? Bo wędkarstwo karpiowe to jest coś, co ciągnie ludzi nad wodę i to nie są tylko ryby, prawda? Co was ciągnie nad wodę? To co wilka do lasu. Natura. Natura, wspólna pasja. Macie tutaj fajne możliwości, bo u was natura to jest coś prawdziwego, tak? Bo macie ją u siebie, nie trzeba do niej jeździć. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski, bo im właśnie u siebie brakuje tej natury, tak? A wy macie ją u siebie, no i nie chciałbym już tutaj opowiadać o sukcesach okręgu waszego, ale nie da się ukryć, że to też powoduje, że macie komfort działania w takim... na własnym podwórku, prawda? Dokładnie. Ty jesteś tutaj gospodarzem na tej wodzie, tak? No, w grudniu wybrali mnie na gospodarza tego zbiornika. Woda piękna, 11-hektarowa, przygotowana pod wszelkiego rodzaju zawody karpiowe, jak i spławikowe, bo mamy pomosty. Chciałem opowiedzieć, jak żeśmy się poznali na Lewinie Brzeskim, mi skręciłeś palca. Jak skręciłeś palca? Tak o. O tak, o tym mi dotknął tutaj. Fajnie, nie? No. Jak stare, dobre małżeństwo. Tak się poznali. Nie no, generalnie jak poznaliśmy się, to całe moje wędkarstwo zaczęło się karpiowe od tego, że poznając Sebę, byłem jeszcze na Federy. Wraz ze szwagrem, oni pracowali razem w jednostce. Wybraliśmy się na jakieś wspólne ryby. Seba tutaj przyjechał do województwa opolskiego, do pracy. No 300 kilometrów od daleko, domu. No właśnie. No, jestem ze Świętokrzyskiego. Na tą chwilę mieszka tutaj 1,5 kilometra, 2,5 stąd. Chociaż przez ostatnie 3 tygodnie to mieszkał tu na Rybaczówce. Tak, no. Taki oto sobie urlop spędzanie. No ale tak żeśmy się poznali, że no, przez niego zacząłem łowić karpie. To on zaszczepił mnie tym wszystkim. No i tak jakieś jedne zawody, drugie zawody, gdzieś pojechaliśmy razem, wspólna zasiadka. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w jednym teamie. No i sobie łowimy, no. A jak wyglądała, Sebastian, tutaj ta twoja ostatnia zasiadka 3-tygodniowa? Przygoda się zaczęła w ten sposób, że tak. Żona nie dostała... Twój ojciec poznał twoją matkę. Nie, najpierw była babcia z dziadkiem. A, babcia z dziadkiem. No coś w ten deseń, nie wiem. To jest tak. Synek sobie pojechał na wycieczkę do Włoch. Ja zaczynałem urlop od początku lipca. Synek od początku lipca wyjechał do Włoch na 2 tygodnie. Na wycieczkę. Żona nie dostała urlopu i powiedziała do mnie tak: ty stary grzybie, co masz siedzieć przed telewizorem, to jedź nad wodę i chociaż na świeżym powietrzu będziesz siedział. No i ja, mi 2 razy nie trzeba powtarzać. Nie skończyła mówić, a nawet, już byłeś nad nawet, wodą. Nawet nie skończyła mówić, a ja już mówię: skąd ty wiedziałeś, że ja mam auto spakowane? No i sobie tak przyjechałem, usiadłem i trafiłem tutaj po imprezie takiej wojskowej, także nie bardzo miałem siłę łowić, ale wędki ustawiłem na tripodzie i zacząłem łowić. Pierwszą noc nic, drugą noc nic.
W niedzielę zamówiłem towar na Excite. We wtorek, znaczy w poniedziałek, w niedzielę zamówiłem, we wtorek już był. I się zaczęło. Musiałem się wrócić do domu, przyjechałem, no i zacząłem sypać. Ale tu jest ta woda specyficzna, ona przychodzi weekend i tylko kilka stanowisk łowi ryby. Cały tydzień biorą, piątek, 15, one się wyłączają, nie chcą brać na nic. No ale dobra, nie o tym. Jadę do domu po towar, przywożę, coś tam rzucam i poniedziałek to był czwarty chyba, tak? Nie, trzeci. Do trzeciego też jeszcze nie złowiłem ryby, od czwartego zacząłem łowić. Łowię dzisiaj łącznie z jakimiś tam przerwami w domu, gdzieś tam jakieś do pracy podjechać, jakieś załatwić sprawy. Nieprzerywalnie, siedząc tutaj 19 dni. Wyjąłem gdzieś koło 24 ryb. Pobiłem życiówkę sobie z tego łowiska, a gdzie łowię od 2009 na tym roku, na tym łowisku. Złowiłem tutaj sepka, który miał wtedy 9800, teraz waży 16200. To nie jest jakiś tam fenomenalny przyrost tej ryby, ale sobie tu pływa, został złowiony na wiosnę dwa razy. W tym momencie waży 16200, a pływają tu też takie ryby, których nigdy nie złowiłem i wyjąłem, nie wiem, 9 dnia? Kiedy? No w ubiegłym tygodniu generalnie. 15400 rybka stąd. Bardzo ładna. Koniec, żadnych brań do rozpoczęcia zawodów. Cztery ryby, w sumie jedna się spięła, jedna nie miała 5 kg, bo ważymy od 5 w górę. Wszystko na tą kulkę, która była sypana i łowiłem te amury. I teraz siedzą, żadnego amura nie złowiłem. Oni tam siedzą, to oni nie będą wiedzieli, że to jest squidos, także spokojnie. nie będą nas podławiać dzisiaj. Skuteczna kulka, nie? Fajna. Powiem tak, urzekł mi zapach. Słuchajcie, gdzieś w ofercie Adera przez wiele lat dominującymi smakami były jednak smaki takie bardzo popularne. Teraz zaczęliśmy troszeczkę naprawdę poważniej traktować potrzeby rynkowe, bo to są potrzeby rynkowe, bo nasze potrzeby, one czasami mogą być okrojone, nie? Jednak rynek wytacza jakieś nurty produkcyjne dla firmy, zapotrzebowanie, zainteresowanie czymś gdzieś u konkurencji. To powoduje też ruchy jakieś w firmach, które mają wpływ na to, co produkują. Także dobry towar mamy i nie ma się czego wstydzić. Zgadzam tak? się to z tym w 100%. I to nie jest hipokryzja. W tym przedziale dobra, cenowym nie? jest to naprawdę najlepszy towar na rynku. Biorę to na klatę. I dostaniesz dobry rabat, także. Dobra, chłopaki, nie będziemy zamulać, cykl, poznajmy się. Fajnie, że się zdecydowaliśmy to nagrać, chociaż zbieramy się od 3 dni i pierwsze podejście bez mikrofonu. No to już jest taka pora, że brania oczy przekrwione. Słuchajcie, Piotrusia ciśnie to i to. Pierwsze podejście na nagrania, zrobiliśmy sobie straszną bekę, a się okazało, że mikrofon nie był włączony. To tak musiało chyba być, nie? Bo teraz poszliśmy chyba takim bardziej konstruktywnym kierunku. No już wiedzieliśmy, co trochę klepać. Nauczyliście się na tej kartce, a no, z tyłu te monitory. A teraz aplauz. Dziękuję bardzo. Denis, podziękuj panu. Nie wierzę. Nie wierzę. To trzymaj do końca. Poczekaj.